Wzrost ilości ofert sprzedaży samochodów używanych na polskim rynku. Postanowiliśmy porównać ilość ofert sprzedaży samochodów używanych na polskim rynku w stosunku kwiecień do stycznia. Zauważyliśmy wzrost o około 50 tysięcy ofert przez pryzmat tych czterech miesięcy. Na ten fakt mają wpływ myślę, że dwie rzeczy. Jedna jest to import. Samochodów używanych do Polski, który znacznie wzrósł o 40% rok do roku. Z drugiej strony, klienci coraz częściej odbierają nowe samochody i starają się pozbyć starych. Dla klienta, który zamierza kupić samochód, jest to bardzo dobry okres, gdzie po pierwsze, ceny tych samochodów spadają, ponieważ mediana ceny w styczniu wynosiła 33 900 zł, a w kwietniu spadła o 1900 zł do 32 000. Także z jednej strony możemy kupić samochód taniej, z drugiej strony mamy większy wybór, ale musimy uważać, bo na rynku bardzo często pojawiają się okazje. Przy, przy tych okazjach łatwo trafić na tak zwaną minę, jeżeli nie sprawdzimy samochodu albo kupimy go nie z pewnego źródła. Warto odwołać się do dealerów samochodów używanych, którzy są w stanie dać gwarancję pochodzenia i gwarancję stanu technicznego, albo warto poprosić kogoś, kto jest w stanie pomóc nam w weryfikacji tego pojazdu, ewentualnie skorzystać z baz, które dają nam możliwość sprawdzenia wypadkowości, sprawdzenia historii samochodu, historii jego przebiegu. Nie są to drogie bazy. Z drugiej strony daje nam to spokój, gdzie mamy pewność, że kupiliśmy auto z pewną historią. I będziemy w stanie go użytkować przez wiele lat bez awarii.